Dobra, szybki briefing, Robur. Mać jest tych. Ja wychodzę z kibla. Tak traci poczytalność trochę ten chłop. To jak go znasz, bo... Złapali cię? Fajnie nawet z tej człowieka. To Robert Lewandowski jest nawet? Panowie z warszawskiego boksu, nie sędziują tej kategorii dzisiaj. Jeśli kto jest naturalem, a nie, to mamy u kobiet tylko. It's gonna be hard for you, it's gonna be hard task because we have a categories where we got like 25 athletes. So it's impossible to judge. The head judge is gonna hunt with his eyes for a good athlete. Like you're gonna see all the athletes in the line, just look for your favorites, and Martin is also looking for his favorites. He's gonna call his favorites into the first line and you have to just tell him who is missing in your opinion, okay? Because we want to like compare everyone. We're gonna bring 8 people on the line, 3 of them are gonna stay for the next line. Or maybe even 4 of them gonna stay for the next line. Probably in the first line you're gonna see top 4 physiques, so they're probably in final. Probably. Like, don't be stressed about making decisions. You have to make freaking decision. Like, it's up to you guys. You make the decision, this is the final decision. You just simply have to be okay with the things you have on your paper. That's it. Excuse me, kurwa. Cześć? To jest Karol. Head judge'a nie ma. Head judge zaraz będzie, on doskonale wie, co ma robić. Mam z nim wszystko przegadane. On wsiada, zakłada garnitur i jedzie z tematem. Head judge jest w garniturze jako jedyny dzisiaj. A nie head judge, są w polówkach. Tak. Dobra. Tylko wytłumaczę koledze. Kurwa. Kurwa, wiesz o co chodzi? Jest to dzisiaj. Cześć YouTube, jak leci, jaki podcast z tej strony? Jest godzina 10:38, jesteśmy w Markach, Marki, Warszawa. Są to pierwsze zawody w naturalnej kulturystyce w Polsce. Wczoraj odbyły się wariografy, a dzisiaj odbędą się zawody. Jak słyszeliście, ja z Sakerem jesteśmy w panelu sędziowskim, który składa się 5 lub 6 sędziów. Head judge jeszcze nie zawitał, head judge'em jest Marcin. 6 sędziów. Wybieramy 8 z danej kategorii, ponieważ tak jak słyszeliście, tak jak mówił Mariusz, nie da się ocenić 25 osób naraz. Resztę osób będziemy oceniać już po kategorii, po finałach, gdzie się spotkamy wspólnie w jakimś pokoju, żeby zrobić to jakościowo. Ciekawe to będzie. W sensie 8 myślę, że to będzie w miarę logiczne do zrobienia, ale bardzo jestem ciekaw tego procesu w pokoju. To nagle 25. Tym bardziej, kurwa, że nie notujesz ich, mózgu, tym bardziej, nie? Że ich nie notujesz i aha, nie wiem na jakiej zasadzie to będzie wyglądało, natomiast i tak Mariusz wie, chyba. Tak, ale no najistotniejsza jest i tak ta pierwsza 8. Co jeszcze możemy powiedzieć? No zaraz rusza transmisja live u nas na kanale, jeszcze Ponczu zaraz będzie z nami. Akceptował post, właśnie widziałem. Tak? Czyli chyba jest wśród żywych. No kurwa. Ja pierdolę, kurwa, czekaj. No 8 jest. Więcej sprzętu niż talent. Do sędziowania. Jak tłumacz Parnasa w KSW, on tam pierdoli 3 minuty, a ten tłumacz tak, no szanuję cię Saladin. I wiesz, koniec, nie? Ale Saladin w akcencie poleciało po francusku jak chuj, nie? Saladin. I respect you, Saladin. Dobra, szybki briefing, Robur. Kurwa, mać jest tych, on jest 7 czy z 8 jest. A kurwa, dobra, w locie zrozumiesz. O co tam chodzi? Cyk, cyk. Białeczko się zgadzać będzie. Jak może byś miał 25, wiesz, po kolei oceniać. To już jak matematyka. Tak, nie lubię tego. Ale mówię, no dużo się nauczymy dzisiaj. Tyle sylwetek pobiorę, więc ty też tam obserwuj, pomimo tego, że nie jesteś panelem. No mówię, niech Robur sam siądzie obok nas, będziemy się konsultować we trzech. Cały rząd sędziowski jest wolny i cały rząd przed sędziami jest wolny. Ja sobie na telefonie będę zapisywał i później zobaczymy, czy mniej więcej to się pokrywa. No, kurwa, człowieku. Leż do mojego języku, i pada, kurwa. Co ty, kurwa, na telefonie? A bo weź pożycz od Błażeja, ja zobacz, jaką ma tapetę, kurwa. Też? Nie. Ach, kurwa, w Markach nie ma Apple Pencil, media ekspert. Dobra, już. A byliście na backstage'u z kamerą? Zobaczyć. O, możemy, to chodź, ja z tobą pójdę, bo wiem gdzie to jest. Okay, guys, listen. This is serious, okay? This is serious stuff, okay?
Okej. All right. Miejsce dla zawodników jest po zupełnie drugiej stronie. Przebije. Bo 11 trzeba być, co nie? Fajny backstage, więc nagrajcie, no. Ja was przejmę. No ale właśnie zobaczyliśmy backstage. On akurat tutaj jest. Ty, słuchaj tego. Ledwo co, słuchaj tego, ja wychodzę z kibla. Chowaj się. Stój tam. Ty, jaki fart, że Robur z nami nie poszedł. Chuj. Ja pierdziele. Co tam? Przecież ten backstage pokazuj. Cześć. Ja również. Jak tam? Ja w porządku. Parę chłopaków tutaj mam. Fajna inicjatywa mega z tymi zawodami. No, ja się w ogóle cieszę, wiesz, że aż tak dużo osób z armii wzięło udział, nie? Że to jest, że... No, że jest moc. Fajne jest to, że wiesz, młodzi mogą się spróbować, a niekoniecznie, wiesz, muszą od razu przechodzić na ciemną stronę mocy, a tutaj mają duże szanse, nie? Zobaczyć, czym to się, jak to wygląda. Ja sobie patrzę na to, że tutaj się nie muszą szarpać właśnie... Jakby... Z gabarytem. Tak. No. Nie, wiesz, no przeważnie chłopaki 70-80 kg, nie? No. Paneczko. Jak tam? Witam. Cześć. Ilu zawodników ustawę? Ty podrosłeś trochę, co? No troszeczkę. Sześciu, tu przekłamałem, bo chłopakom mówią, że czterech. Sześć. Ja tam słyszałem, że dokładasz masy trochę. Jak to teraz redukcję robię? Teraz redukcję robię? Ile już robisz? 6 tygodni? No jakoś tak. 6 tygodni, no. To jak teraz waga? 112. Jak na scenie już aktualnie będziesz stał, to w jaką wagę chcesz? Myślę, że coś koło setki. Po osypki. Ale nie, nie, teraz jeszcze kontuzję leczę i myślę, że do końca roku nam zajdzie. Spodziewałeś się, że w takim miejscu się jeszcze spotkamy? Ale mega fajna inicjatywa, to już wcześniej mówiłem, że fajnie, że chłopaki mają szansę się sprawdzić, nie? Idę szukać znajomych kolejnych. Zobaczymy. Czuję brązek. Fajnie się przygotować do zawodów, wystartować sobie. O, widziałem dobrego kota już. Dużo fajnych zawodników jest. Poziom zajebisty. Widać, no. Jest ten klimacik, co nie, że nie za dużo miejsca jest. Ma to swoje plusy i minusy, wiadomo. Ale jest ten klimacik, jaki kurde. Co tu robisz za zamieszanie? Kogo zobaczyć. Kogo wystawiasz? Na trzech swoich zawodników, no także nadzieję pokładam mocno tutaj i mam nadzieję, że dogadamy się na jakieś medale. Nie no, oczywiście żartuję. W panelu nie siedzę? Nie no, oczywiście żartuję sobie oczywiście. Ja wczoraj się malowałem na Halloween, dzisiaj chłopaki, dzisiaj no. Oni słusznie. A w jakiej kategorii? Bo tak ogólnie mam chłopaka U24, no i głównie to już tam są to później wzrostówki, nie mam z ich chłopaków głównie. No bo w tym się sam specjalizuję, także... nie ma co wybiegać ponad swoje. Jak... Zadowolony z formy swoich podopiecznych? Każdy życiówka zdecydowanie, tak? Bo na przykład tu z chłopakiem pracuję 2 lata, to się też do mnie zgłosił, że chciałby zacząć w zawodach, mijają 2 lata i mamy debiucik, nie? Także tak powinien wyglądać ten sport. Fajnie. Fajnie jest, bo tam jest fajne oświetlenie, fajnie to wszystko widać i naprawdę na tej scenie się wygląda w tych światłach. No, na no pewno... tam Mario zadbał, no. Z tego co wiemy, o to światło. Więc będzie... Testował. Będzie dobrze, tak. Zaczniemy od kategorii Bodybuilding Junior. Proszę was jeszcze o minutkę cierpliwości. Chłopaki, z tego co wiem, już są gotowi. Za chwilę ich wypuścimy na scenę. Dzień dobry.
wyjątkowe przyznanie z tego, że oprócz tego, że ma najważniejszy antydoping, testy antydopingowe, przygotowanie zawodników antydopingowe jest ściślejsze aniżeli w przypadku nawet igrzysk olimpijskich, ponieważ program ADAMS działa także w ramach Federacji WNBF, natomiast to, co wyróżnia Federację WNBF, to są ścisłe testy antydopingowe w postaci również wariografu. I powiem wam, że praktycznie tylko w ten sposób jesteśmy w stanie uchronić nasz sport, zachować go czystym i dokładnie o to walczy nasza federacja. Ja to szoku, siemaneczko. Cześć, Mati. Dobrze, że ciebie się udało. Zajebiście. Ale ty w męskiej startujesz, czy w czym? W męskiej. No gdzie? Nie no, kurwa, to pytanie nie powinno paść. To nie jest męska sylwetka. No wiem, wiem. Dobra. Zajebiście, albo nie? Ja to jestem w szoku. Ej, bardzo dobrze, bo masz bardzo wąską tą talię. Dużo jest chłopaków, którzy mają super formę, ale tacy są szeroki bardzo. Cześć. Jak ogólnie? Spoko. Tak? Spoko, no. Ogólnie fajnie by było nagrywać nasze rozterki, ale też prawdopodobnie to nie jest dobre dla federacji. To już by trzeba było tak jakby przeskoczyć tą oficjalkę i zrobić z tego show, nie? Okay. Że wiesz, tak jak to masz, nie wiem, że masz NBA jest on the wire, sędzia. Nie wiem, czy tutaj jeszcze jesteśmy na to gotowi, a może na kolejnych zawodach jakiś mikrofonik, bo fajne są dyskusje, nie? Okay. To można wprowadzić na następne, no, jak najbardziej, to już bo kwestia jest. Nawet nie wiem, czy teraz Mariusz by, wiesz, chciał tego, nie? No. Żeby publikować ale sędziowanie. To spoko by to wyglądało. No. Ale co do na przykład porównań, jest pięć tylko kobiet i dobra, już wiesz, myślisz, że już mam te miejsca i nagle podchodzą do przodu i się wszystko zmienia. Odnośnie stoją dwóch zawodniczek. Z tyłu, no? Masz ustawione, gdy podchodzą się z przodu, nagle praktycznie wszystko jest na odwrót. Okay. Szok, serio. Że to jest aż taka różnica? No, już tak mówię, dobra, piszę, nie? I nagle one podchodzą i mówię, kurwa, ty, co jest? A jak to się zapisuje? I wszystko jak odwrotnie. Ty miejsca po prostu zapisujesz? Na początku, jak jest bardzo dużo ludzi, to ptaszkujemy finał, czyli 8, top 8, a później już subiektywnie miejsca każdy. I potem robimy przemiał każdego sędziego ocen i head judge podejmuje ostateczną. A kto jest head judge? Garnitur. Człowiek w garniturze jest. A on też startuje? On w ogóle za tydzień startuje w Niemczech. Dzisiaj nie. Ale wygląda, zbudzasz? Tak, no jest gotowy, nie? Spokojnie, on by to wygrał dzisiaj. Jeśli kto jest naturalem, a nie, to mamy u kobiet tylko. Że jedna była ta pierwsza, taka no, mocna typiarka. Wow. Tak? Że szok. No. A w tym pierwszym... Strasznie dużo masy i ultra sucha, nie? Teraz jest 6 tysięcy osób? Teraz? Tak. I przebijany jest dynamiczną, Pawka chodzi, wiesz. Nie no, super jest. Rewelacja. Prawa jak w telewizji. A i dźwięk jest z karty dźwiękowej, nie z mikrofonów, tylko to, co mówicie do mikrofonu, to słychać bezpośrednio na live, nie? Ty srasz? No już wychodzę, ale tak nie wiem, kurwa, i szczać mi się chce i srać. Ja nie wiem, ile mamy jeszcze czasu? Pewnie zero. Nie no, chyba tam sędziowie nas szczają jeszcze. Szczają. Szczasz to ty. W ogóle Robur mówi do mnie tak, to nie uwierzycie, mówi chodź na backstage. Poszedł, nagrywał go, on mówi dobra, szukamy znanej mordy. No kurwa, no serio mam to nagrane. Wiem, jemu coś się z tym okiem porybało ogólnie. Po tym pytaniu już wiedziałem, że coś jest, ale ogólnie przed tymi stanami, co zaczął kupić rzeczy, on to są jakieś neurologiczne kurwa zmiany, serio. Coś jest nie tak z nim. Oni zabawia ludzi. Serio masz to nagrane, jak coś było, to wszystko nagrałem. Nie wiem, ty. Oko by dał sobie wydubać, nie wiem za co. Za co? Za walkę z Denisem. No. No to w ogóle, co to za pierdolenie dziwne było, nie? Co to kurde? Nie wiadomo było, co mu odpowiadać. Tak traci poczytalność trochę ten chłop. To jak go znasz, bo ci, co go nie znają, ja tak? Ja przeskoczyłem na brak kofy. Dobrze. Za ile mamy ten reunion tam? Wracać już tam? Czy jak to jest? Dobre pytanie. 5, 10 minut? Nie, bez sędziego. Trzeba, bo zakrzewa rolę przejmie. Ty! To tak się czuło zawsze, nie? Okej, to tak jest. Tak jest. Wiedzieliśmy od wczoraj, się ma. Nie ma opcji. Kręciłem was do tego momentu. No nie, jesteście wykryte tej kamerze, nie startuję. Wczoraj, 100 razy mówiłem, że będziesz. No wiem, no ale jak ja miałem was... Było banalne. Jak ja miałem was wkręcić, jakby... Kurde... Ale i tak długo, ja mam... Ej, co, ty startujesz? A wiesz, że nie będziemy mogli... A ty wiedziałeś? Z Mariuszem tylko. Ten, w ogóle... Nie oceniam. Ten jak kuja walił, ty. No wie, ale przecież ci mówiłem, że on walił w kuja. Ale jak to... Ale ważna kwestia, dobra, bo wy wiedzieliście. No. Przygotowywał mnie Mariusz Czerniewicz.
Okay. I w Olsztynie byłem zajebiście. To zajebiście. To jest... Dobra, to jest... Zajebiście rozkminione. To jest mocne. No to powodzenia w takim razie. A to Mariusz też... A nie, on nie jest panelu. Okay. Złapali cię? No! Złapali cię? Nie, już wczoraj wiedzieliśmy tak na 100%. Że ty go przygotowałeś, to nie wiedzieliśmy. Ale to jest pojebane, no. Nie możecie sędziować jego kategorii, wiecie o tym. Wiemy, no. A wiesz o to, co mówiłeś na siłce, że... Ej, w Olsztynie nie było Mario. Nie ma opcji, że Mariusz go przygotowuje. Właśnie, miałem cię pytać, na całe ABC musimy zejść, czy na samo... Tylko jego kategorię. Okej. Okay. Tylko jego kategorię. Ale siedzimy sobie tam, tylko nie oceniamy. Tak. Po prostu, czy w sensie, no, chciałbym, żebyście wstali, przysiedli się krzesłowo, przywolicie, tak? Jasne dla wszystkich. Gdzie ja muszę ich zabrać, bo jednak mają odpowiedzialną funkcję. Właśnie wracają do panelu, lecimy z kategorią Bodybuilding 24. Powiem wam, że nie ma tu słabych kategorii, nie? Ciężki orzech do zgryzienia. Jak wy to wysędziowaliście, to wam mózg powinien, kurczę, wypłynąć nosem. Mam nadzieję, jak po partii szachów, takiej długiej w chuj. Mam nadzieję, że wciągnęliście go z powrotem i możemy lecieć. No, już tak. W sensie owca bardziej coś się wyrzucił niż wciągnął, ale jesteśmy gotowi. Teraz możemy oceniać. Ty szwindlu. Ważny moment. Patrz, i teraz tak, weź stań tam, gdzie Paweł. Ty szwindlu. Wiedziałem. Wiesz, że ja wychodziłem stamtąd i spojrzeliśmy się na siebie wzrokiem. Co? Wiedziałeś? Tak. Tylko byłeś ubrany. Tak, ale ja myślałem, że... Twarzy chyba jeszcze nie miałeś brązerza. Miałem, tak? Byłem tak jak byłem. Nie, ja myślałem, że ten. Bo ja myślałem, że ty nie ogarnąłeś w ogóle, że ty... Ja ogarnąłem, że masz brązer. Ale ci nie widziałeś, że to ja. Czmychnąłeś. Czmychnąłem, no. Tak. A ja tak o, czmychnąłem tam, patrzę owca z ten plecami, nie? A ja tak o, od razu wzrok. Ale myślę, tu byliśmy kurwa, dziwnych tematach byliśmy. Dlatego tak. Więc tak jakby to odwróciło moją uwagę. Że będziesz miał, jak mnie zobaczyłeś, dlatego sobie pomyślałem, że nie ogarnąłeś. Zadzwonił do mnie, żebym drzwi przemknął, bo musiał wyjść. No fajnie, pompujesz, żeby być troszkę większym, bo drobny jesteś. Brakuje ci pompy teraz takiej. No kurde, ja ważę 666, a będę startował, wiem, że z kolesiem chcę na przykład 80 kilo, nie? No. Ale to czysty fan. To jest jednorazowy wybryk. Po prostu chciałem wam, wiesz, niespodziankę zrobić, no jako, że to jest debiut wasz, kurde, i WNBF-a, no to myślałem sobie, że muszę, po prostu muszę. Bardzo fajnie, że właśnie startujesz, no. A czekaj. To taka niespowiedź, jak ja przyleciałem ze Stanów i zobaczyłem, jak jesteś docięty na siłce. Ja wiem. Wiedziałem, że startujesz. Ty krętaczu. Ale ogólnie jak się dowiedziałem, że wy już wiecie, to trochę ze mnie zeszło. I już po prostu chcę wyjść. This is for judging, this is for sport, guys. Zaraz będziemy wychodzić, bo Zakrzew wchodzi. Zakrzew nam przerwę zorganizował i serio jesteśmy wdzięczni, jeszcze niech tylko wygra. Będzie w ogóle double win, nie? Goni dzisiaj Szczoch ogólnie jakoś tak wyjątkowo, więc dzięki Zakrzew. A co do kategorii, no na razie... Będziemy patrzeć, nie idziemy na Szczocha, jak Zakrzew będzie na scenie, tylko no wiesz. Tak, ale no, jeżeli chodzi o men's physique, no to najmocniej obstawiona, no i trzeba się skupić. Tak. Myślę, że podjęliśmy dobrą decyzję. Dobrze, jesteśmy we dwóch, bo dużo konsultujemy i ciągle zmieniamy opinie na podstawie swoich obserwacji, nie? Wzajemnie. Tak, no różnią się u nas pewne typy, natomiast jesteśmy zgodni co do pierwszej ósemki, nie? Top 3 w ogóle zawsze mamy to samo. Nie, właśnie top 3 nie mamy. Nie? Nie było? No nie, no top 3, ja na przykład teraz jedynkę, moja jedynka jest inna niż twoja. No tak, ale nie, chodzi mi, że pierwszych trzech jest tych samych, tylko w różnej kolejności, zgodność. No i tak powinno być. Czy łatwo wybrać podium? Reszta to już jest ciężkie zadanie, naprawdę. Tak, dlatego fajnie, że jest kilku sędziów i tak to powinno wyglądać. I gdzieś tam nie można za dużo się zastanawiać, kwestionować swojej decyzji, tylko raczej ja staram się, okej, to jest to, pieczątka, nie? Tak. Nie możesz za bardzo tutaj rozmyślać, nie? Prezes nas tak pokierował, żeby iść za głosem serca, jak zapali ci się lampka, to notuj. No i tak robimy, nie? Potem tylko jakieś korekty. Zobacz, bo to jest tak, że wyobraź sobie, że jest men's physique karaluchów i wiesz, my widzimy, że każdy karaluch jest taki sam. I na przykład jak byłby jakiś inna rasa i by spojrzała na człowieka, to człowiek by był dla niego taki sam, każdy, nie? Więc to są naprawdę szczegóły, a tutaj każdy jest przygotowany w miarę, więc to naprawdę jest, mózg musi liczyć, nie? Ale, albo mrówki, każda jest taka sama praktycznie, ale jak już jesteś mrówką, widzisz różnicę między jedną a drugą, nie? Ta będzie nosić, a ta będzie pilnować. Wiedzą, jak się podzielić, znają swoje mocne strony, no i idzie tutaj fenomen, El Fenomeno, zabawia, chodzi, widzimy tam, że
Ty co ci się stało? Chodzisz, zabawiasz... Michał. Sam. Jak imię? Robert. Robert? Zabawiasz wszystkich na backstage'u. Robert na pewno? Fajnie jest. Fajnie na backstage'u człowiek. Tam Robert Lewandowski jest nawet? Gość wygląda jak Robert... Przy Felicze stał Robert Lewandowski. Michał Lewandowski, Michał Kurek, Andrzej Lawenda. A kto tak jest z popularnych osób z fitnessu? Co cię zaskoczyły? Bo my już się z panem Piotrkowiczem witaliśmy, porozmawialiśmy sobie trochę, więc to było zaskoczenie, że jest pan Piotrkowicz, legenda polskiej kulturystyki, a ciebie ktoś zaskoczył na zapleczu? Piotr Wójtowicz, to jest przyszła legenda polskiej kulturystyki. On staje się chyba legendą teraz. Teraz masa mięśniowa jest, człowieku, tak potężna. Ja liczę na to, że go zobaczę. On tam siedzi ciągle, czy wchodzi tutaj? Tu parę razy był już. Okay. Kto tam jeszcze jest? Kogo znamy? Michał Lawenda, wielokrotny mistrz wieloboju. Jest Patrick Texas? Nie. Ja widziałem, że jest. Na naszym live'ie chodził taki łysy z brodą, no. Patrick Texas, showman. Showman, jedyny polsko-amerykański aktor w Hollywood. Co ty robisz? Cześć. Łapy mam rozjebaną, sorry. Cześć. Siemano. Ja pierdolę. Mówi, że na redukcji jestem. Ja ogólnie oglądam wszystkie twoje filmy, ale na żywo. Nie wiem, co powiedzieć, nie? Jesteś tak duży, że nie wiem, co powiedzieć. Zdążył powieść. Wow. Już nie junior, nie? Czemu nie redykujesz na za tydzień, powiedz mi? Ja myślę, że ty za tydzień wchodzisz w Vegas. Jest to kontuzję leczę teraz. Myślę, że jeszcze do końca roku kontuzja do wyleczenia, koniec redukcji i potem masz z biodrem problem. Więzadło i przyczep po siatkach. Niestety poszło i jestem wyłączony teraz z ciągu, z siadu, wiesz, ogólnie z nogi. A maszynki możesz robić? Jakąś sednicę? To mam problem, bo naciskami na nerwi podczas wyprostu nie jestem w stanie wyprostować do końca nogi nawet, nie? No ale cały czas rehabilitacja teraz, no i... A takie ciarki na suwnicy możesz robić, nie? Takie pompki. Jest to izometrię na razie robię. Izometrię, bo muszę to wyleczyć. Teraz zrobiliśmy taką fizjoterapeutą moją metodę EPTA tak zwana, nie? Czyli prąd galwanizacyjny ci przechodzi, no i to pomaga. To jest pierwsza rzecz, która zaczęła mi pomagać. Ból jest nieziemski na drugi dzień, ale wiesz, potem robisz, przepompowujesz to. Ja też miałem, jest kurwa nieźle. No jest jasne, nie? Ale w nerw jest jeszcze gorzej, bo ja miałem też kręgosłup z nerw. Ale więzadła, kurwa, bez telefonu bym nie wytrzymał, musiałem się tak ten. U nas siłka otwarta, u nas jak jest jesteś w okolicy, to się odzywaj. Widzimy się jeszcze, nie ma się co żegnać. No ja tu do wieczora jestem, nie? Bo chłopaków troszkę. Teraz właśnie będzie mój wychodził jeszcze w męskiej. No to co, do zobaczenia. Nie mów który. Gdzie jest zakrzew ogólnie? Niebieski skórek. A no jest, i no. Zapajeną parę tych. Mariusz? Wychodzimy, Mariusz. Gdzie jest Mariusz? Ty może zapomniał. Drodzy Państwo, jeszcze bardzo szybka informacja, zanim zaczniemy rywalizację. Chciałbym, żebyście wiedzieli, że dwójka przyjaciół. Nie jest to chyba tajemnica. Mateusz jest przyjacielem Michała i Michała. Panowie z warszawskiego koksu nie sędziują tej kategorii. Życzą powodzenia zakrzewowi. Tak jest. W tym momencie puszczają walę. Number 29, numer 29, Mateusz Zakrzewski. Bo tutaj, no, widać, tutaj widać, że 15 nie dociął. Staram się obiektywnie spojrzeć na to, no to zakrzew od razu mi się rzuca w oczy. Obok zakrzewa, co nie? Obok zakrzewa gość też jest mocny. Tak, ale no ten na końcu po prostu. Nie wiem, co on robi w tej kategorii. Który na końcu? No na końcu, ten na końcu, na końcu. 4-5, że co? Albo ja to nie widzę tak go. No potężny i dusięty, no. Klatę ma jak Arnold ogólnie. Suchy i wielki. Ale ten trzęsie się najmocniej zakrzew też, co? To może wpłynąć na noty. Największy tryhard. Ale myślę, że nie aż tak. Bardziej, żeby jakoś tak nie stał krzywo, na przykład co mi się rzuca, jak ktoś stoi tak dziwnie, nie? Że po prostu ktoś dziwnie stoi i ma zajebistą sylwetkę, ale dziwnie stoi i ja nie mogę wydobyć z niego tej sylwetki, bo on dziwnie stoi, nie? Więc tu naprawdę dopiero teraz rozumiesz, jak istotne jest pozowanie, nie? No chciałbyś, nie możesz, no nie możesz. Patrzcie, zakrzyw, jakie plecy, najmocniejsze plecy ma, nie? Wiadomo, że jestem totalnie nieobiektywna, ale uważam, że estetyka ma zajebista i plecy cudownie. Ogólnie plecy rozpierdol, nie? Tak. I on naprawdę, no i też trzeba przyznać, że Mat jest po prostu piękny z twarzy. A tu w tej kategorii jest chyba ten, że to jest taka modelowata, nie? Tak, kategoria. Tak, jest ubrany. Więc on serio wygląda jak z okładki. Ja się darłem tak, że mi się ciśnienie zrobiło w głowie, że mi głowa boli, teraz serio mi boli głowa. Ale chyba ciśnienie z niego zeszło, bo się za bardzo spiął i od razu mu tak mięśnie skaczą. Ale spiął się, widać, że zestresowany był. Już teraz taki luźniejszy. Fajnie, już się wyluzował.
Teraz był taki strzał chyba adrenaliny widać było, no. O, zobacz teraz. Jezu, no, pięknie wygląda. Zeszło ciśnienie i... No tak, za bardzo tu się... Teraz jesteście oceniani sobie. Co będzie oceniane, nie? No bo wiadomo, że jakby ma... Trzymaj tak, Zakrzew, trzymaj tak! Gdzie jest! Mocny ten brzuch! 29, 29. Jazda! I dostaliśmy info, że Zakrzew jest w pierwszym call-aucie. No fajnie, fajnie. I Marcin obok niego. No. Zakrzew jest taki atletik bardziej. Jedyne co to, jak ktoś z poziomem jego docięcia będzie bardziej taki właśnie V, nie? Bo nie ma V. Bo Zakrzew jest bardziej atletik. Nie ma V, tak. No, ale tak ale mocno. Ale jest chyba najlepiej z całej swojej klasy. Sędzia główny, Marcin, za tydzień ma start w Niemczech. Tak leci na oparach. Jak miał tą rundę, co miał przerwę, bo jego znajomy to tak, siedział tak, obok Piotrkowicza. Drugiego pijedzika chyba, nie? Kurwa, że dobrze dzisiaj adrenalinka, to coś tam się pobudził, nie? Ale no, dobra forma będzie. Ale w garniturze wygląda jak widmo. Tak wisi na nim ten garnitur, czyli jest forma. Niby się ocenia od góry, ale dają te spodenki krótsze. Ja, jak ktoś ma nogi i widać tą łezkę, to ja jestem za tym, żeby ubrał te krótsze spodenki. Ja też ogólnie na łydki patrzę. Męskie, nie wiem czy ty to robiłeś, ale... Też, no całokształt, właśnie mówię. Mocno mi to pomaga. Ty no, 6-7 mocny w chuj ogólnie, co? Nagle wyskoczył, obok Zakrzewa teraz stoi. 90-29, zamienić się miejscami. A fajnie, Zakrzew w środku. No? Będzie wysoko, na pewno. Myślę, że pierwsza trójka może być. Też ustawili go na środku. Potem go już nie wysuwali, żeby kogoś innego tam sprawdzić, więc będzie dobrze. A to nie było takie oczywiste, bo dopiero jak tam wszedł, to można było go ocenić, bo nie było dla mnie takie, że będzie w finale, nie? Bo jest dużo mocnych sylwetek, naprawdę. Jak się tam siedzi, wchodzi ci 20 typa i każdy mocny, nie? Bardzo mocno. Dzień mi kurwa sudu. Nie no, szacunek w chuj do kulturystyki ogólnie. Trzeba było wejść do tego świata, żeby się o tym przekonać. Naprawdę. Zajebisty występ jak na debiut. Gratulacje. Lokowanką musi być. Nie no, świetnie było, świetnie pozowałeś, naprawdę. Szczerze, myślałem, że słabiej będziesz pozował, szczerze, jak na pierwszy raz. Ja myślałem, że ogólnie 3 tygodnie, dzień w dzień, tydzień przed był największy kryzys, bo już moja głowa mi mówiła, że ja nie wiedziałem, co ja robię dobrze, co ja robię źle. Dopiero jakoś 3-4 dni przed coś wskoczyło, nie? Miałem w głowie tylko jedno coś takiego. Po prostu rób, po prostu pozuj, może coś wskoczy. I właśnie na takie 2-3 dni wskoczyło, cały czas Mario jebał. I właśnie dzień przed powiedział, że o wow, zajebiście jest, nie? Mocno ten obrzuch tam dopina i skręcaj ten. I cały czas, i dzień w dzień, nieważne czy ja wstałem z rana, czy to było wieczorem, po prostu cały czas pracowałem na zmęczeniu, na wypoczęciu, ale to co ja tam doświadczyłem, nogi, ja miałem wrażenie, że... Miałeś problem w Men's Physique, tak jak mówili przez mikrofon. Brzuch, skosy, najważniejsze i ty to miałeś dojebane, nie? Według mnie byli więksi od ciebie, ale ty byłeś ładniejszy od nich. Ja myślę, że gdybyś ty startował na scenie, to ty byłbyś najładniejszy. Razem będziemy kiedyś ładni. Ja w weteranach, ty w juniorach. Nie będzie lekko, nie? A Mario widziałeś, jak on plecy pozował na końcu? Troszkę, że do środka. W mojej skromnej opinii, w sensie ja nie sędziuję tych zawodów, ale jak dla mnie to jest gość, który powinien być w top 3. To jest moja opinia. I mam szczerą nadzieję, że sędziowie tak to widzieli, nie? Najlepsze przygotowanie w kategorii, piękne pozowanie, brakuje rozmiarów. Ale jak na kalistenika jest naprawdę dobrze. Tylko ściany mi nie ubyć, bo kurde, ale ja nie wiem, czy ja naprawdę żyję i czy ja to słyszę serio, bo dla mnie to jest dziwne. Oddycha, odpowiedzi, że się prawie wody. Będziemy oglądać, co? No, na żadnej bo dobre były dziewczyny. No. I małe różnice już były między nimi, no nie? Ten poziom był taki. To był problem, no nie? Że już musiałeś ogólne jakieś swoje wrażenie pewnie mieć. A tego to jest tak subiektywny sport. No, ale wiesz, jest kilku sędziów i coś z tego się rodzi sensownego. Jakaś średnia wychodzi. Ostatnie dwie dziewczyny, nie? I tak poza popozie i no nie wiemy, nie? Wyrównane. Trójkę trafiłem od razu. No trójkę, ale później to już wiadomo. O top 1 tu chyba była walka przez chwilę, nie? Właśnie w tych kategoriach typu Men's Physique albo Bikini to całość oceniasz, nie? Ogólnie tak jak ten człowiek jest, jak to wszystko płynie, a już w kulturystyce tak nie bardziej tylko na sylwetkę zwracasz uwagę. Mieliście trochę szkolenie też z tego sędziowania. Jak, że ktoś jest ładny albo brzydki, przystojny czy nie? Jak to
to wpływa na męską sylwetkę? No, wpływa bardzo. Oczywiście, że wpływa bardzo, nie? Na męską i na bikini to są takie kategorie, że jak tam idziesz rywalizować, no to się godzisz z tym, że to tak oceniasz, nie? Taki z okładki trochę. Ale to, co mówisz, czy my, jak już jest 6, to czy potem możemy w finale zmienić? I ogólnie możemy zmienić i było tak, mieliśmy z Marcinem, z głównym sędzią, że w jednej kategorii wychodzi chłopak i był według nas na początku gorzej i potem coś się stało z jego nogami, że był lepiej. I we dwoje już patrzymy karty po rundzie i mieliśmy te same spostrzeżenia, że nie, że ja mu to powiedziałem, tylko mieliśmy po rundzie dokładnie te same spostrzeżenia, nie? Że jakby weszło, wiesz, ładowanie czy... Sud zaczął płynąć w krwiobiegu i spompiło. Ogólnie nie wiem czemu. Ale stojąc z tyłu, miałem wrażenie, że jestem pączkiem z męskiej. I miałem tylko tę scenę w głowie. Warszawa! Warszawa! Ja miałem wrażenie, że zaraz ktoś to krzyknie, nie? This is the team for first ever Natural Bodybuilding Show in Poland! And now... Wyłonimy mistrzów Polski na pierwszych w historii zawodach w naturalnej kulturystyce i fitnessie w Polsce. Ja to jeszcze dotnę, jeszcze będzie lepiej. Ale jak to zrobisz, to na Amerykę zrobisz, co? Zrobię taką formę. O jest. Ja nie będę spał, wracam się na kardio. Wracam i robię kardio. Bliska jeszcze większa. O jest. W drugim rzędzie, jak siedziałem, wydajesz się mniejszy, naprawdę. Pojebana forma na stanie będzie. Kurwa, nie. Właśnie jaka łapa, nie? To jest zrywana łapa, ogólnie. Właśnie gadaliśmy z chłopakami, że fajnie, że mamy zwycięzcę z armii WK. To jest w ogóle przepiękny temat, nie? Ja, jeszcze na każdym kardio jeszcze oglądają jakieś wasze filmy i tak dalej. I teraz ja, nie do opisania. To fajnie, że tak się stało. Zostawmy mistrza. Myślę, że styka o nas. Trzymaj, dużo tego masz. Jak się z tym zawiążyć? Ty szok, jaka forma, nie? 17 chłopak. Ogólnie od początku, jak się pojawił na scenie, mówiliśmy na niego Bumstead. No, tak. Ogólnie wąs, ale jeszcze jest drugi, jeszcze był drugi Bumstead. Ale widać, że to jest natural, nie? To nie mam w ogóle wątpliwości, że jest ten rozmiar, ale no już znacie nasze poglądy, nie? No po prostu to widać. Skóra, pojebany gen. Kilka godzin temu myślałem, że będzie pierwszy. Już to było widać, nie? No. Plan zrealizowany to chyba, nie? Jest, ale zacznijmy od tego, że jest pierwsza 19, a to jest stara druga 19. O której tu wszedłeś dzisiaj? Czy wczoraj? Nie, to było wczoraj. No. Jakoś nie wiem, rano. To było bardzo rano. Ale że 7, 5? Nie, to ja troszkę później, ale... No w sensie przyszedłem już w pewnym sensie na gotową machinę, ale... Dobra, no są ludzie, którzy tyrali praktycznie od 5 rano, nie? Prawie, że 24 godziny. Panowie, jak się sędziowało? Bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Końcówka już była szczerze męcząca. Już psychicznie byliśmy wyładowani. Już trochę weszła przed dobry humor ze zmęczenia. Ale dociągnęliśmy do końca. Śruba dokręcona. Pytałem panel, czy nie zawiedliśmy, powiedzieli, że było git.
Powiem wam, że ja też się ze zdecydowaną większością werdyktów zgadzam, nie? Moim zdaniem zrobiliście super robotę jako sędziowie, nie? Nie miałbym problemu z tym, żeby widzieć was za rok dokładnie w tym panelu. No to dobrze. Dobrze słyszeć, dobrze słyszeć. No. Myślę, że zawody były są bardzo udane. Były kategorie równiejsze, ale były też takie, gdzie naprawdę no, nasze wyniki się różniły, nie? Bardzo. No. Ale takie sędziowanie. Wiem, że sędziowaliście uczciwie, sędziowaliście sercem i to jest to, co jest najważniejsze, nie? Tak zwany fair play w sporcie, uczciwe sędziowanie i to ma znaczenie, nie? Dziękuję wam. Wy też sędziowaliście. Też. Pokrywało się to. Byliśmy kontrolerami sędziów. Podobnie protestów podobnie, nie składamy protestów. Okej, super. To co, myślę, że historia dopiero się zaczyna, co? Proste. Chyba tak. Zrobimy coś grubego w tym kraju. Gadaliśmy z head judge'em, no to mówił, że w Europie czegoś takiego się jeszcze nie stało. A ja mam dzisiaj wrażenie, czy ogólnie wychodzą ludzie z zagranicy i mówią, że wow, nie widzieli takiego show, nie? No. Ja mam wrażenie, że było ciasno. Że ta impreza może być na dużo większą skalę. Na większą skalę. I tutaj były tylko rodziny, nie? Tu nie było z zewnątrz kibiców. Jeszcze nie. Ale myślę, że trzeba będzie to zmienić w przyszłym roku. Coś wymyślimy, prawda? Proste. Myślę, że internet już wie, że jak tak się do siebie uśmiechamy, to wie, że będzie grubo. I na tym może poprzestajmy na dzisiaj.